Hej, tu Karolina. W dzisiejszym filmie postanowiłam podzielić się z Wami moimi źródłami inspiracji kulinarnych, ponieważ bardzo wiele z Was zastanawia się, jak to się dzieje, że u mnie pojawia się tyle różnych przepisów, że moja dieta jest tak właśnie zróżnicowana. I oczywiście to nie bierze się z kosmosu, to nie jest tak, że ja po prostu jestem jakimś geniuszem kulinarnym i spędzam godziny w kuchni testując różne receptury, tylko tak samo jak wszyscy inni swoje inspiracje czerpię z różnych innych przepisów. I dlatego dzisiaj podzielę się z Wami moimi ulubionymi stronami internetowymi, youtuberami, blogerami i książkami. Zacznijmy może od super strony internetowej, którą ja odkryłam powiedzmy jakiś rok temu. Jest to strona yumly.com. Działa ona w ten sposób, że na początku logujemy się i wybieramy sobie nasze preferencje żywieniowe. Może to być cokolwiek, mogą to być ograniczenia typu właśnie weganizm, nie wiem, nie jedzenie ryb, owoców morza, nie jedzenie nabiału, nie jedzenie strączków, nie jedzenie ziemniaków. Każda rzecz. I kiedy stworzymy sobie taki nasz jakby filtr tego, jakie przepisy mogą się u nas pokazać, mamy dwie opcje. Pierwsza to po prostu przejeżdżać sobie przez naszą stronę główną w poszukiwaniu inspiracji zupełnie randomowo, a druga, która jest moim zdaniem po prostu zbawcza, polega na tym, że w wyszukiwarkę wpisujemy sobie jakieś słowa kluczowe, co mam tutaj na myśli. Na przykład mamy w domu soczewicę, szpinak i brokuła, więc wpisujemy sobie niestety po angielsku, ale myślę, że to nie jest aż taka straszna przeszkoda, te trzy składniki i wtedy ta strona pokazuje nam przepisy właśnie na potrawy, które uwzględniają te trzy składniki. Genialne. Muszę jeszcze dodać, że to jest strona, która jest pośrednikiem. To nie jest tak, że tam kucharze czy tam blogerzy wrzucają swoje przepisy. Jeszcze muszę tylko wspomnieć, że to nie jest tak, że te wszystkie przepisy są na wyłączność tej strony, tylko one są po prostu jakby odnośnikami do oryginalnych stron czy też blogów, z których ten przepis pochodzi, także naprawdę ta strona kumuluje w sobie multum przepisów i różnych blogów, różnych twórców. Mówiąc o blogach, teraz kilka pomysłów ze świata internetu. Na początek powiem o kanale na YouTubie oraz również o stronie internetowej, która nazywa się fablunch.com i to jest w ogóle genialna nazwa moim zdaniem, naprawdę super ktoś słownie to ułożył, ponieważ fablunch tutaj oznacza for a better lunch, także dla mnie to brzmi naprawdę super. To prowadzi Olga, która jest Rosjanką, która mieszka obecnie w Kanadzie i ona założyła swoją własną firmę fablunch.com, jednocześnie jest youtuberką, a z drugiej strony projektuje, produkuje takie pojemniki na lunch, które jej zdaniem są świetne, innowacyjne, wiadomo, to jest jej własny produkt i jakaś tam część ze sprzedaży idzie na cele charytatywne, także na posiłki właśnie dla dzieci w krajach trzeciego świata, także wydaje mi się, że to dosyć fajna sprawa. Jeśli chodzi o ten kanał, znajdziecie tam bardzo dużo różnych przepisów. To, co jest ciekawe, to że Olga nie używa żadnych produktów roślin strączkowych, takich ciężkich, jak ja to mówię, czyli jakiejś fasoli czerwonej, czarnej, grochu, tylko jak już ewentualnie jakaś soczewica, nie używa też ciecierzycy. Także jeżeli nie jesteście fanką tych ciężkich, strączkowych warzyw, to Wam serdecznie polecam. Ogólnie cały kanał jest naprawdę prześliczny. Następnie powiem bardzo krótko, bo mówiłam o tym w ulubieńcach Maja. Jest to kanał Hot for Food, prowadzony przez Lauren Toyota i Johna, jej chłopaka. Oni gotują świetnie, jest to kuchnia typowo zachodnia, bez żadnych jakichś tam, powiedzmy, ograniczeń, jeśli chodzi o, nie wiem, ilość tłuszczu czy ilość węglowodanów. Także gotują, moim zdaniem, ich jakby takim celem, jeśli chodzi o prowadzenie tego kanału, jest właśnie pokazanie, że tak naprawdę każdy z nas może być kreatywny w kuchni i tak naprawdę fajnie jest czasami otworzyć sobie lodówkę i stworzyć coś z tego, co znajduje się w niej, bez jakiegoś przygotowania, po prostu troszkę poimprowizować. Także przepisy są naprawdę genialne i w ogóle to, jak oni to prowadzą, jest świetne, więc bardzo Wam polecam. Następnie w dość podobnym klimacie mamy kanał The Edgy Veg, który jest świetny, jest prowadzony przez Candice, która też jest Kanadyjką i ona również reprezentuje właśnie taką kuchnię zachodnią. Powiedziałabym nawet, że idzie w kierunku takich fast foodów i używa bardzo dużo zamienników mięsa, więc u niej znajdziecie różne właśnie McChickeny, hot dogi itd., ale też różne fajne przepisy na ciasta, lody i tego typu też takie średnio zdrowe przepisy, ale Candice jest przezabawna, więc po prostu uwielbiam ją oglądać. Mogę po prostu w kółko sobie puszczać jej filmy, także gorąco Was zachęcam. I teraz troszeczkę z innej bajki mamy Jenny Mustard, którą ja odkryłam niedawno. Jenny prowadzi kanał i bloga również modowego ze swoim chłopakiem, którego imienia nie pamiętam. I oni są Szwedami, mieszkają obecnie w Berlinie, są minimalistami, więc też jednym z tematów poruszanych na kanale jest minimalizm zarówno w szafie, jak i w życiu, w jedzeniu. Poza tym dzieli się naprawdę bardzo fajnymi przepisami na właśnie takie potrawy,
można powiedzieć minimalistyczne, ale to, co ona reprezentuje, to jest to tak zwane clean eating, czyli właśnie żyjemy te produkty w takiej postaci, jakie one są, bez jakichś zbędnych udziwnień, bez smażenia, tylko wszystko jest albo surowe, albo gotowane. Pięknie to wygląda, jest bardzo kolorowe i troszeczkę właśnie ona z innej bajki jest, jeśli chodzi o ten wegański świat, także Wam bardzo ją polecam. Słuchajcie, youtuberów jest naprawdę mnóstwo, także ja tylko powiedziałam Wam o tych, których ja lubię najbardziej, ale przejdźmy teraz do książek. Pierwsza książka na pewno wszystkim polskim weganom, czyli Jadłonomia. To jest książka, z której bardzo dużo korzystam, a szczególnie moja mama, która czerpie z niej naprawdę mnóstwo inspiracji na posiłki dla całej naszej rodziny. Jadłonomia to oczywiście też słynna strona internetowa, na której znajdziecie po prostu setki przepisów, także nie mogę po prostu jej nie wspomnieć. I kolejna książka, ale też oczywiście kanał i strona internetowa, to Deliciously Ella. Jeżeli mówiłam, teraz już książka została przetłumaczona na polski pod nazwą Smakowita Ella, także jest już dostępna w polskich księgarniach, z tego co wiem. I to jest taka kuchnia, powiedziałabym, typowa, trendowa, wegańska, bo tam jest właśnie bardzo dużo tahini, słodkich ziemniaków, nie ma tam co prawda na przykład tofu, to jest też ciekawe właśnie u Eli. I ona generalnie nie jest weganką, ona mówi, że jest na diecie roślinnej, ponieważ na przykład używa miodu i generalnie przeszła na tę dietę z powodów zdrowotnych, teraz prowadzi własną restaurację, więc w ogóle naprawdę dziewczyna odniosła ogromny, ogromny sukces. Także tam jest też dużo jakichś takich, jest dużo jarmużu, jest dużo jakichś tam mąki z ścierzycy, mąki kokosowej, mąki gryczanej, także takie rzeczy, tak jak mówiłam, w trendzie, nie do końca takie przystępne. I na koniec pomyślałam sobie, że wspomnę jeszcze o koncie na Instagramie. Jest to konto Best of Vegan i tak samo jak w przypadku tej strony, o której Wam mówiłam na początku, to jest konto, które rozpowszechnia wpisy na Instagramie różnych wegan i jest właśnie taką kumulacją dużej, dużej ilości przepisów od różnych ludzi, przez co można tam znaleźć naprawdę same perełki, jest przeapetycznie, przepięknie i myślę, że przesmacznie, także na pewno jest to też ciekawe źródło inspiracji. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób zainspirował Was do szukania inspiracji w różnych miejscach, czy w internecie, czy też w książkach. Ja na przykład też często znajduję rzeczy w magazynach kulinarnych, które niekoniecznie są wegańskie. Na przykład magazyn Kuchnia, w którym właśnie Marta Dymek ma też swoją rubrykę, także tam znajdziecie różne fajne przepisy. Ciekawym rozwiązaniem jest też na przykład inspirowanie się normalnymi kucharzami, którzy gotują niewegańsko i po prostu staranie się zaadoptować jakiegoś dania właśnie bez użycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Także naprawdę pole do popisu jest ogromne. Ja Wam na dzisiaj dziękuję i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!